Nie jestem w Egipcie. I w Nowym Jorku też nie jestem. I nie jestem w Wenecji. To, co widzicie za mną, to nie jest Rialto. To nie jest wieża Świętego Marka i to nie jest Pałac Dożów. I nie jestem też w Paryżu. To gdzie jestem? Jak widać za mną Planet Hollywood i tutaj Bellagio. Czyli jestem w Las Vegas, Nevada. I dzisiaj powiem wam, skąd się bierze bieda i skąd się bierze bogactwo. Do zobaczenia w następnej części. Skąd się bierze bieda? To jest pytanie, które stawiają sobie socjaliści, którzy chcą uniknąć biedy. W ten sposób zastanawiając się nad tym o przyczynach biedy i szukając jakby rozwiązań na to, żeby bieda nie powstawała. W zasadzie trzeba sobie zdać sprawę, że bieda to jest po prostu stan naturalny, to jest taki stan podstawowy i należy się zastanawiać, skąd się bierze bogactwo, bo tylko robiąc coś można dojść od biedy do bogactwa. I to jest to pytanie, na które ludzie powinni znajdywać odpowiedź, na którym powinni się zastanawiać, na którym politycy powinni się zastanawiać. Bo większość polityków zastanawia się, jak dzielić tort, zamiast zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby ten tort do podziału był większy. I właśnie w ten sposób, taką jakby populistyczną polityką, zabierając jednym, a dawając drugim, myślą, że rozwiążą problemy socjalne. I w ten sposób problemów nie rozwiążą. Dlaczego mówię o tym w Las Vegas? Właśnie dlatego, że Las Vegas jest idealnym przykładem na to, skąd się bierze bogactwo i jak dojść z biedy do bogactwa, z niczego do wielkich rzeczy. Znacie historię Las Vegas? Las Vegas to jest miasto na środku pustyni w Nevadzie. Tutaj teraz jest 8:00 w nocy, po zachodzie słońca, jest powyżej 40 stopni. Na środku pustyni, tutaj nie było nic. I jeśli tutaj socjaliści doszliby do władzy, to oni by się zastanowili, jak tutaj z tych niewielu jakichś może farmerów, którzy tutaj byli, jak ich ograbić, żeby oddać innym pieniądze, bo to byli jedyni ludzie, którzy cokolwiek mieli, jakieś może bydło, czy jakieś domostwo, czy coś. Oni by się zastanawiali nad tym, jak dzielić się biedą, jak podzielić tą biedę. Socjaliści myślą, że dzieląc się biedą, oni stworzą bogactwo. I jeden z moich miliarderów w książce, Narayana Murthy, z którym też miałem wywiad i którego pewnie znajdziecie, powiedział coś takiego, że trzeba zdać sobie sprawę, że nie stworzy się bogactwa, dzieląc się biedą. Więc jak tu powstało bogactwo w Las Vegas? A bogactwo jest wielkie. To jest miasto z największą ilością hoteli, nie tylko 5-gwiazdkowych, ale 5-diamentowych na świecie. Miliony ludzi przyjeżdża tutaj do Las Vegas, żeby wydać pieniądze, żeby spędzić czas, niezależnie od tego, co się myśli o gamblingu, o taniej rozrywce i tak dalej. Trzeba przyznać, że tutaj jest robiony wielki biznes i tutaj są wspaniałe hotele, piękne budowle, jak zresztą widać za mną. Tak? I potrzeba było wizji paru ludzi i oczywiście inwestycji, biznesu, pracy, żeby stworzyć tutaj na środku pustyni tego typu miasto. Miasto superlatyw. To wszystko, co widzieliście we wstępie, to tutaj jest na przestrzeni paru kilometrów. W zasadzie wzdłuż jednej ulicy, która się nazywa Las Vegas Strip. Tutaj widać, zaraz będzie wspaniały Caesars Palace, który przypomina z kolei budowlę starożytnego Rzymu. To jest wszystko skondensowane na w jednym miejscu. Ja tutaj jestem koło Harrods, ale zaraz będę koło Flamingo, słynnego hotelu, który był jakby pierwszym hotelem. Tak zwany Bugsy postawił go w latach chyba późnych 30. czy początek 40. ryzykując bardzo wiele, bo widział, że można tutaj ściągnąć turystów, można tutaj stworzyć na środku pustyni wspaniały biznes i bogactwo poprzez swoje działanie. I gdyby tutaj nie znaleźli się ludzie, którzy zaczęli działać, którzy zaczęli tutaj inwestować, którzy zaczęli tutaj budować hotele, kasyna oczywiście, ściągać ludzi, ściągać turystów, to tutaj nic by nie powstało, to tutaj byłaby pustynia. I właśnie w ten sposób trzeba to widzieć, że żeby stworzyć bogactwo, trzeba coś robić, a nie po prostu dzielić pieniądze innych ludzi, bo w ten sposób nie tworzy się bogactwa. Jeśli tutaj ludzie by po prostu myśleli o tym, jak tu okraść innych i podzielić ich pieniądze między sobą, to tutaj by była zawsze bieda, tutaj by była zawsze pustynia. Natomiast powstało niesamowite miasto, niektórzy nazywają to Sin City, miasto zabawy, miasto rozrywki, najlepsze showy na świecie, najlepsi magicy, najlepsi piosenkarze, wszyscy z branży rozrywkowej tutaj właśnie występują, tutaj przyjeżdżają, bo to jest dla wszystkich szczyt kariery. Także tyle na dziś. Jeśli to Ci się podobało, tego typu podejście do bogactwa, do biedy, daj mi łapę w górę. Jeśli nie, oczywiście w dół. Zapraszam do komentarzy, co myślisz na ten temat, co myślisz na temat bogactwa, pochodzenia, skąd się bierze bieda. Udostępnij to wideo znajomym, bliskim, kiedyś Ci za to podziękują. Ja tu mówię dużo o ekonomii, o myśleniu najlepszych przedsiębiorców świata, jak myślą, jak działają miliarderzy. Mówię też trochę o pieniądzu, o kryptowalutach, także mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to zapraszam do moich innych filmów. To wszystko na dziś. Życzę Wam fantastycznego dnia. Zróbmy dziś coś niezwykłego. See you.